Ej, kolego, za mną! Nikogo nie ma! Spójrz na te wszystkie smakołyki! Mamy szczęście! Ekspedientka jest tak zajęta telefonem, więc nawet nie zauważy, jeśli zwędzimy kilka smakołyków! Zdecydowanie potrzebujemy tego czekoladowego jajka! Świetnie, koleżko! Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Nie trzeba, nie lubię słodyczy! Co to za podejrzany typek? Stój, muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Mój wykrywacz nie znalazł żadnych. Stać! Czy ten piesek jest twój? On i jego pies ukradli mi słodycze! Pani policjantko, niech pani coś z nim zrobi! Naprawdę? Już wiem, co się z tobą stanie. Jesteś zatrzymany i pójdziesz ze mną do więzienia za kradzież słodyczy ze sklepu. Masz prawo milczeć, dopóki nie przyjdzie adwokat. A co z moim psem? Nie mogę go mieć przy sobie? Nie rozstawaliśmy się od 5. klasy, kiedy go dostałem. Jak mam tu siedzieć bez niego? Mój słodki mały pulpecik. To cię nakarmi i podrapi po brzuszku. Wypuśćcie mnie! Czas stąd wyjść! Wpadłem na świetny pomysł. Przekażę liścik tej dziewczynie. Właśnie wychodzi na wolność, co oznacza, że może znaleźć mojego pieska i mi go przynieść. Zaraz wszystko narysuję, tylko nie odchodź! Ten samolot na pewno do niej doleci. Nareszcie wracam do domu. Już nie będę wyrzucać śmieci na ulicę. Mam nadzieję, że więcej się nie zobaczymy. Bye, bye! Oto i ona! Łap! Ej, co to jest? Rozłóż kartkę! Dobra, zobaczmy, co jest w środku. 10 000 dolarów, jeśli przyniosę ci zwierzaka? Chodzę w to! To dla mnie łatwizna. Nie chcesz wyjść? Już uciekam! Cześć! Jestem hydraulikiem! Przyszłam naprawić rury. Są w okropnym stanie. Naprawię to w mgnieniu oka. Chwileczkę, jesteś w więzieniu. Muszę cię sprawdzić. Czysto. Przechodź. Dziękuję. A teraz zobaczmy, co tu się stało. O rany! Wszystko wam tu zgniło i popękało. W porządku, myszko. Czas, abyś pobiegła do swojego przyjaciela. Uciekaj. Mam nadzieję, że znajdziesz drogę. Te łóżka są takie niewygodne. Chciałbym być w domu na miękkiej kanapie z moim pieskiem. Umyję zęby. Co? O nie, co to ma być? Mysz? Wracaj tam! Fu, co za ohyda. Czy tu ktoś w ogóle sprząta? Ach. Ej, co ty tu robisz? Miałaś iść do Boba. Czy wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko jest dobrze. O nie, woda! Rury pękły! Szybko ratuj się, kto może! Zaraz to naprawię. Już, już, już mam to. O nie, mysz! To okropne, zabierz ją! Zabierz ją, strasznie boję się myszy. Boisz się myszy? No to zostawię was samych. Stój! Dokąd idziesz? Idę zobaczyć się z mężem. Widzisz to zdjęcie? On i ja mamy dziecko, które teraz śpi. Chcemy, żeby zobaczyło swojego ojca i nie zapomniała o nim, póki jest w więzieniu. Dziękuję za wpuszczenie, pani policjantko. Hej, Bobby, witaj, mój drogi. Przyniosłaś mojego zwierzaka? Jasne, że tak. Oto twój pupilek. 4 łapy, uszy i oczy. Tak jak na rysunku. Weź go i daj mi pieniądze. Żartujesz, prawda? Przecież to kot. Ja mam psa. On ucieka. Dlaczego go puściłeś? Nie, kotku, chodź tu. Widziałaś tu kota? To znaczy mojego dziecka. Przepraszam. Wiedziałam, że tam było jakieś zwierzę. Kim ty jesteś? I co robisz w moim więzieniu? Raczej nie mamy tu nic do malowania. Dlaczego tu przyszłaś? Jak to nie macie nic do malowania? Zawsze trzeba coś pomalować. Muszę cię sprawdzić pod kątem obecności zwierząt. Obróć się. Mogę wejść? Chyba tak. Aj! Masz tam chomika. Ugryzł mnie. To boli. Nawet nie wiem, jak mógł się tam dostać. Wpakuję cię zaraz do więzienia. Wynoś się stąd ze swoimi gryzoniami. O nie, fuj, jestem cała w farbie. Będę musiała oddać mundur do pralni. Nienawidzę zwierząt. I tak was dorwę. Wow, ten chomik zna swoje zadanie. Pospiesz się i biegnij do Boba. O nie, co to mi tu pełza? Jak łaskoczę. Zaraz cię dorwę. A, to mały chomik. Uf, jestem padnięta. Policjantka mnie goni. Znalazłam cię.
O, leci papuga! Oszukała cię! Zamknij się i oddaj mi tego gryzonia. On też jest przestępcą, ale ma osobną klatkę. Uszyłam mu nawet mały kostium. Powinien pasować. No nareszcie można w spokoju napić się herbaty i zjeść pączka. Ej, kim pani jest? Co tu pani robi? Proszę nie wymachiwać tym patykiem. Aj! Chwileczkę. Jest pani niewidoma. Czy ktoś tu jest? Muszę odwiedzić mojego przyjaciela. Niedawno go tu wsadzili. Udało się, chodź ze mną, piesku. Bob, przyprowadziłam ci przyjaciela. Mówiłeś, że to pies. Mój pies jest jakieś 10 razy mniejszy od tego potwora. Nie jest też tak straszny. Znowu się pomyliłam? Nie ogarnęłam tego twojego rysunku. A co ty tu robisz? Odzyskałaś wzrok? Koniec z wami. Mam już dosyć tych miłośników zwierząt. Pospiesz się i wynoś się stąd. Wiem, jak wywabić psa. Hej, kochanie, chcesz kosteczkę? Jasne, że chcesz. Chodź ze mną. Od teraz będziesz moim stróżem. Uszyjemy ci mundur, a nawet zapłacimy pensję. Hej, cześć, halo! Czemu tak krzyczysz? Oblałam się cała gorącą herbatą. Kim jesteś i dlaczego tu jesteś? Pokaż mi, co masz w torbie. No proszę, mam tu pizzę. Została zamówiona dla ciebie. Jest jeszcze gorąca. Bierzesz? Świetnie. A ja pójdę na spacer. Okej. Cześć, Bobby. Tym razem mam to, czego szukasz. Proszę bardzo, to twój kumpel żółw. Z pewnością wygląda tak jak na rysunku. Ale to nie jest mój zwierzak. Mój piesek zdecydowanie nie ma skorupy. Aj, to boli! Mój przyjaciel na pewno by mnie nie ugryzł. Zabierz go stąd. Co to za krzyki? Co tu się dzieje? Zapraszam do wyjścia. Dobry wieczór, panienko. Jestem magikiem. Przyszedłem ci coś pokazać. Jak ci się podoba moja sztuczka? O, jesteś bardzo wymagająca. Mam dla ciebie coś lepszego niż brakujący palec. Patrz uważnie na zegar. Nie odwracaj wzroku. Tylko na zegar. Mój głos przeniknie głęboko do twojej głowy, a teraz zastygasz. Udało się! Niesamowite! Muszę dostać się do Boba. Hej, Bob! Jestem pewna, że tym razem się nie pomyliłam. Przygotuj kasę. No co tam? Poważnie, to nie królik, to był pies, miałem psa. Bądź cicho, tam jest policjantka pod hipnozą. Co? Naprawdę ją zahipnotyzowałaś? No to zabierz jej klucze do kraty i wypuść mnie stąd. No dalej. Szybciej, sam sobie znajdę mojego psa. Świetny pomysł. Otwieram i witamy na wolności. Spadajmy stąd. Mam pomysł. Dajmy naszej policjantce nauczkę, żeby wiedziała, że nielubienie zwierząt jest do bani. Dobra robota. A teraz wynośmy się stąd. A, jak ja się tu dostałam? I gdzie jest więzień? Pomocy! W końcu stamtąd wyszedłem. Tu jest mój pieseczek. Czekał tu na mnie. Tak bardzo się za nim stęskniłem. Kocham cię, mój słodki piesku. Chodź, nakarmię cię pysznymi kosteczkami.